Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ruined King. Kontynuujemy naszą eksplorację tej oto świątyni Buru, gdzie tu raczej główne skrzypce będzie grała Illaoi, bo ona będzie praktycznie jako jedyna wiedziała, co znaczą poszczególne glify oraz jak obsługiwać dane urządzenia, etc., etc. Tak więc, let's go. Illaoi, czy ty... Cicho, modli się. Był tu ktoś, ktoś obcy. Coś stąd zabrano. Coś bardzo, bardzo ważnego. Pod nami są katakumby. Muszę się dowiedzieć, co tam zaszło. Zatem chodźmy pod ziemię. Świątynia chroni swe tajemnice przed obcymi. Czekają nas liczne próby. Na pewno chcecie iść dalej? Gdy jesteśmy razem, nic nam nie grozi. Miejmy to już za sobą. Obaj jesteście zawzięci. Zabawnie się na to patrzy. Okej. Świątynia znaleziona, no to schodzimy pod spód. Czy tam do katakumb tej świątyni. Ostrożnie. Tylko godny. Braum potrafi stąpać delikatnie. Może jesteśmy zgubieni. Czemu Illaoi tak przerwało w pół zdania? Super. Tutaj... Pewnie jest... Kurde! Ślepy jestem, czy co? Tak, to jest skrzynka ze skarbem. Dobra, tam jest też skarb, więc najpierw po niego pójdziemy. Fabuła. Mówcy nagi. Na silnik z zamem rekina lepszy. Jakże na miejscu, co? No, znowu! Dobra, wiesz co? Pozwólcie, że ja się cofnę do punktu odpoczynku, bo nie zamierzam w tak debilny sposób tracić zdrowia. I kontynuujemy naszą przeprawę. Tym razem uważniej patrząc na ziemię. Ciekawe, co takiego stąd zabrano. Albo może inaczej, ciekawe kto, co stąd zabrał. Mówcy nagi, część druga. Symbol, znaczy urządzenie wygląda na nieaktywne. Z boku wyryto symbol, który w języku Buru oznacza słońce. Okej, dam kolejny fragment fabuły. To urządzenie wymaga zasilania. Good to know. Tylko moje pytanie brzmi, jak ja mam to zasilić? Przez tę kartę nie przyciśnie się żaden człowiek. Tak. Znam jednego człowieka, który na spokojnie się tam wciśnie. Tylko jeszcze nie... Dobra, było nam dane go spotkać, ale w dosyć... średnio przyjacielskich klimatach. Wow, co jest? Bang! Co to jest? Wodnicza ręca! Proszę! Czyli co, ta skrzynia to była podpucha? Wygląda!
Okej, okay, teraz dwie maski. O i cyk, takie coś lubię. Tu się krwawienie. Nie, Braum, ty... A, masz! Nawalaj dalej. Ty jasło, dziabnij sobie to. Chociaż może by to. No, może już to niedługo. Wygląda nieźle. Rozproszenie? Mogło mi coś rozproszyć w ogóle? Czekaj, co tam było jasło? Nie wiem, co to jest czas regeneracji, no ale dobra. Super umiejętność. No dobra, dawaj. Wszechświat już cię nie potrzebuje. Bo to na spokojnie powinno tę rybkę zabić. I Loi dostała leczonko. Bądźcie gorliwi, radośni, wściekli. Cordella z Bilgewater i łańcuszek z neonowym koralowcem. Tu jest jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. I pięknie, wszystkim wpadł level, to mi się podoba. Nowa umiejętność w runach. To jest wszystko w runach, dobra. To samo i to samo, dobra. Okej, okay, ale skarb zaliczyło. No to spoko. O, i mam już wszyscy full HP. Ciekawe. A no tak, przecież level nam wpadł, no to logika, że mają full HP. Dobra, posążek nie, zbroja. Tu łańcuch. No i proszę, łańcuch lepszy, więc... Łańcuszek znaczy się, poproszę. Tutaj tego nie ma co dawać Loice. Talizmanu nowego nie mamy. Czwóreczka. Tutaj nic nowego. Ale tu mamy Cordella z Bilgewater. Okej, okay, coś mi tu widzę daje lifesteala, tylko nie wiem co. Na przykład to zmieniam. A nie, dobra, nie, nieważne. Nie, dobra. Zmieniam, nie, jak zmienię broń, to nie będzie już lifesteala. Okej. Okay. Logiczne. Będzie mniejsze życie. Dobra, czekaj. Prymitywne ostrze powszechnie używane w Bilgewater. 20% zatrucie celu przy trafieniu, zadając mu ożenie ochronę w 3 tury. Moc ataku i trafienie krytyczne zwiększone, ale zdrowie spada. I lifesteala. No, wyższy level, więc. Chyba to wezmę. No, bynajmniej dla testu, nie? Dziennik? Co jest gotowe do odbioru? A, są nagrody! Księga Wiedzy Illaoi. Księga Wiedzy stworzona z myślą o odblokowaniu potencjału drzemiącego w Illaoi. Przyznaje jeden odłamek runy! Pięknie, to mi się podoba! To jedziemy w runy od razu. Ej! No halo, no miałem przecież mieć ten! Miałem mieć odłamek runy przecież! Na koniec walki leczy, zaczyna z macką. Okej, okay. Dobra, no jak mogę wpakować dwa, to wpakuję dwa. Ale to mnie teraz trochę
zszokowa... Czy dobra, wiecie co? Nie. Nie, nie, nie. Wyciągaj mi to, wyciągaj mi to. Tak, wyłącz. Fakujemy tak i mamy jedną mackę od razu, jak walniemy to mamy drugą mackę i potem możemy mieć od razu bardzo szybko cztery macki. Zwiększa moc tarczy, zaczyna walkę z tarczą, zwiększa obronę. Zostanie zadane trafienie krytyczne na dobra. Dobra, to wyłączmy stąd, dajmy mu tutaj 2. Ejosuo, tutaj 20, tutaj zwiększa obrażenia trafień krytycznych. Zaczynasz z 15 punktami przeładowania. Zwiększasz moc ataku. Dobra, na razie dajmy sobie to. Chyba, że tutaj bym coś chciał. Ale nie, raczej nie. Dobra. Ekwipunek przed chwilą przejrzałem, co nie? Ja, tutaj nie ma już zbytnio niczego, co by mnie interesowało. Aha! Jezus Maria, Boże, jestem idiotą. Dobra, czyli ja musiałem wykorzystać to, żeby dostać. Jest, 3. Dobra, to póki nie będę miał czwartego odłamka, to wpakujmy sobie w kradzież życia. Jak będzie czwarty odłamek, to zbuffujemy sobie jeszcze bardziej leczenie. Dobra, i mamy tak. Fabuła i to, dobra, to idziemy najpierw tędy. Bo do solarium to chyba musimy się przedostać. Urządzenie wygląda na nieaktywne, z boku wyryto słońce, dobra. Czyli symbol, który oznacza słońce. Mówcy nagi, część czwarta. Nie wiem, czy mamy część trzecią znalezioną. Aha, tego teraz nie otworzę! Czyli pewnie to muszę pewnie to aktywować, żeby móc tamto otworzyć. A jako, że chodzi o słońce, no to pewnie muszę to aktywować właśnie w solarium. Drzwi są zamknięte. Aha, dzięki za informację, naprawdę, nie domyśliłem się. Okej, okay, kolejne łowisko. O, receptura zaklęć? Ty, dawaj mi ją. Gdzie ona się znajduje? Tutaj? Jest to? Tak, tylko to będę musiał zasilić najpierw, żeby otrzymać tę recepturę. Okej, okay, fair enough. Łowisko na razie omijam, bo nie zebrałem w ogóle wędki. Co to jest? Kamień jest pozbawiony energii, wymaga słonecznego światła do działania. Kolejny kamień słonecznego światła. Tak mi się wydaje. Łowisko nie było. Aż się. Po co ja to kliknąłem? Cofnij, cofnij, cofnij. Nie chcę... Nie chcę do łowiska. Znaczy, nie chcę... Tak, nie chcę do łowiska iść, ani z niego korzystać. Tutaj to samo ciągle. Urządzenie wygląda na zepsute, z czasem zupełnie zardzewiało. Mówcy nagi, część trzecia. Dobra. Czyli mamy już większość. Ściana wygląda szczególnie delikatną. Super, to chcę ją zniszczyć. Co, Braumer? Jap. Dobra, czyli jednak jeśli mam coś delikatnego do zniszczenia, to musi to zrobić Braum. Aha, dobra, tutaj tylko dziurę zrobiłem. Nic więcej. Przejdziemy? Przejdziemy. Muy bien. Okej, okay, tam coś mamy pod spodem. Coś tu nie gra. A, czuję to. Jest jak chłodny szept na wietrze. Duchy buru powinny były odejść. Coś złego się tutaj zalęgło.
Podejrzewam, że tym czymś będzie jakiś boss. O, jakiś ołtarz. Obu widoczne, bo tutaj księżyce i takie słońce. To już wiem, czego będę szukał w takim bądź razie. Tu się chowa kolejna ta żabcia chyba. Mi się wydaje. Coku jest nieaktywny i Laoi wyczuwa pobliską aktywność duchów, rozpoznaje w nich coś szczególnego. Aktywuj Coku. I Laoi kładzie dłoń na cokole i medytuje przez chwilę. Powietrze dookoła zaczyna pulsować energią. Cała świątynia zaczęła wydawać się żyjącym organizmem i Laoi uśmiechnęła się do siebie. Nie tkwi już w zawieszeniu. Możemy przystąpić do pracy. I Laoi przygląda się symbolom wyrytym na cokole. Jak księżyc mąci wody, a słońce prądów panem jest, jak trwają sfer niebieskich gody, goniąc fale po świata kres. Coku oczekuje działania ze strony Laoi. Okej, no musimy umieścić kamień słoneczny i księżycowy. Na ten moment nie posiadamy ani jednego, ani drugiego, czyli musimy ich pewnie teraz poszukać. Kolejny fragment fabuły. Mówcy Nagi, część 5/6. Świetnie, jeszcze jedna część, będziemy mogli sobie poczytać w całości. Na dole jest skarb, ale z chęcią ten skarb wezmę. To jest ciągle nieaktywne. Niebieski pierścień do rana. No już mamy takowy. Czy to jest kolejny pierścionek na sprzedaż? Tutaj coś możemy jeszcze zrobić, widzę. Laoi podchodzi do platformy. Okazuje się być kamieniem zmiany fal. Płyta na środku urządzenia pulsuje światło. Wciśnij. Okej, to się wyłączy, czy... Nie, pierwszy kamień z trzech, stwierdza Laoi. Proste zabezpieczenie. Ciekawe, co tam skrywa. Kamień z łatwością powoli przetransportować wodę. Teraz czeka na polecenie Laoi. Przenieś wodę do zbiornika na północ. Przez pomieszczenie przepływa woda. Dobra. Twoja porażka wiele cię nauczy. Sieć. Co daje sieć? Zmniejsza szybkość, prowokuje pająki, trafienie kolejną siecią ogłuszy. Oj. Prawda jest tutaj. I full masek od razu, miło. Bram oczywiście ma tarczę, więc... Dobrze dla niego. No, nieźle. Tego osłapmy. Też z tej minusy. Bogini będzie dumna. Dobra. Mamy naładowane, więc aleja, szalejąca wichura. Alej mocy. Tyk. Aleja lecznicza mgła. Muszę użyć alei szybkości, bo inaczej Yasuo zdąży go zabić. Więc tutaj... A tu niech będzie stań za mną. Alej szybkości czy równowagi? Alej szybkości. Od razu nie już. Tarcza już jest wygenerowana. Pomoc na dłoń! Albo pięść! To dla mnie? Żegnam! Następnym razem nie wchodź mi w drogę! O, z tym Cordelasem to już to chowanie ostrza wygląda lepiej. I proszę, jest pajęcia nicz i pajęcza neurotoksyna. Tak, tutaj coś działamy.
Ale dopiero jak tą wodę wyłączymy. Co jest tutaj? Na ziemi leży tlący się słabą energią kamień. Wydaje się reagować na obecność Loi. I Loi sięga dłonią, gdy dotyka glifu, zaczyna dobiegać z niego pomruk energii. Ha, drugi kamień, drugi ten. Do aktywacji, spoko. Aha, dobra, i teraz stąd przelewamy i tutaj aktywujemy drugi. Przelew wodę. Spoko. Teraz gdzie tu zejdę? Tędy. Czy to jest ta ryba? Nie, to jednak jest zwykła roślinka. Spoko. Tutaj coś jest. Wygląda na norę wystarczająco dużą dla Poro. Przyjrzyj się obszarowi. Brown kuca i próbuje wypatrzeć koniec tunelu, jednak ten niemal natychmiast zakręca gwałtownie. Z wnętrza nie czuć żadnego podmuchu powietrza. Brown nasłuchuje cierpliwie, jednak do jego uszu nie dociera żaden dźwięk, który wskazywałby na jakikolwiek ruch wewnątrz tunelu. Przejście jest chyba bezpieczne, jednak Brown nie ma zupełnej pewności. Poślij Poro w takim razie. Posłał Poro przodem. Ostrożnie, mały przyjacielu. Nie gadaj, że to otworzył. Skubany, otworzył! Co w środku? Gdy Poro wraca, Brown delikatnym ruchem łapie je w dłoni. Już się bałem, że nie wrócisz. Niepotrzebnie się troskałem. O, super! Stalowa wędka za darmo! I pierścień obrońcy zdobyty. Dobra, to od razu wędkowanie. Mocna wędka zrobiona z wytrzymałej stali. 22, 130 i 27. I przynęta. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. I pierścień jeszcze. Nie to, tylko to. Pierścień obrońcy. Pierścień dla tych, którzy pragną chronić swych towarzyszy. No, czyli pierścień, mówiąc krótko, dla właśnie Brauma. Wejdźmy do Iloi lepiej. I tutaj mamy kolejny glif do aktywacji. To już jest to samo. A okej, okay, dobra, czyli woda nie przestaje lecieć, tylko po prostu otwiera się przejście. Spoczy. Na razie nic nie zrobię, bo potrzebuję tych dwóch kamieni. A więc teraz udajemy się do księżycowego klasztoru, czyli idziemy po kamień księżyca. Czy tam relikt księżyca, jak to jest powiedziane tutaj. Ten posąg w ogóle nie wygląda podejrzanie, co nie? Dobra, najpierw skrzynka w takim razie. Pierścień wyroczni. To tylko to. Zobaczmy. Pierścień wyroczni. Pierścień z głębinowego żelaza, który zwiększa moc i szybkość posiadającej go postaci. Zdrowie spada, ale szybkość i moc ataku się zwiększa. Ok, myślę, że to możemy wziąć. To odzyskiwanie many mi się praktycznie na razie w ogóle nie przydaje, no bo nie staram się nie zużywać many tak naprawdę. W trakcie warto tylko korzystać tylko z przeładowania, więc... Póki co, pierścień będzie szedł na sprzedaż. Dysk o kształcie księżyca leży w snopie delikatnego światła. Jasny gwint! Toż to Karkinos! Nigdy nie przestaniemy. Morad, pajęcza królowa. Ale jak Karkinos normalnie się schowała? Dobra, najpierw ściągamy te małe.
10. Zabiję czy nie? No niestety nie. Jak nie diabła? Wygląda nieźle. No, are you serious? Ach. Dobra, sroga lekcja za ciebie, spoko. Czy chcesz tarczyć, czy chcesz to rozwalić? Rozwalić. Poczułem ten wiatr. A, no oczywiście! O to chodzi. Żeby nie było przypadkiem za łatwo, co? Będzie sobie spamiła. No, dobra, to trzeba ją sfokusować w takim razie. Dobra, brama akurat nie walnie. Jak mocno potrafi. Ścieżka sieci. Specjalne uważaj, ścieżka sieci wywiera wpływ na aleje równowagi. Zagrożenie tego typu nie przemieszcza się po pasku inicjatywy. Wszyscy niewolnicy, którzy wykonają swoją umiejętność w alei równowagi, zostaną opleceni, co ich spowolni. Aby uniknąć... Okej, to spoko. No to zarówno Yasuo, jak i Braum są bezpieczni, bo używają alei mocy. To jest umiejętność natychmiastowa, więc to nie powinno zadziałać. Dość tego! Ładnie. Leci! Trzeba być wstrząsu, pięknie. Dobra, jak mogę, to... O, albo nie, wykorzystajmy zamaszczyste cięcie. To się nie zestarza. Wow, ej! Jest trochę kiepsko. Ty się wkierwa dobrze, czujesz? To ma swój kres! Dobra, super umiejętność i leczenie dla Yasuo w takim razie. Obrażenia bije. Bardziej się pod leczenie przydaje, aniżeli do faktycznego leczenia. Okej, znowu ścieżka sieci na alei równowagi. Mi to totalnie niestraszne. Nie podnosiłbym się. Królową. Cały czas mucimy królową. Leciony siecią. Sroga lekcja, czy leczenie? Nie bardzo jest kogo leczyć. Tutaj tylko na mnie. To jest sroga lekcja w takim razie, ale i mocy. Dobra, tutaj mam w sumie tyle tych punktów, że mogę wykorzystać znowu to. Chociaż pytanie, czy ja chcę walnąć ogółem, czy ja chcę walnąć tylko to na przykład? Co niech będzie to? Tutaj i nią. No i aleja. Kąsający mróz. Ale jeszcze prościej. Nawet się nie zdrzałem! Nie. Kompletnie nie to miałeś. Nie z tego miałeś trafić, ale dobra. Zasłużyliście sobie. Gleba. Teraz kolejny. No i kurde, teraz widać, że Braumowi to rośnie ten. Rośnie ekstra. Czuję zapiekankę. Ale to może być tylko. To może mi się tylko wydawać akurat. Dobra. Kontynuuj. Umieść kamień księżycowy. No i to tyle tak naprawdę. Świetnie. O! Ha!
Trzeba było nie zaczynać. Jedno dobre tornado. Wsypolności wystarcza. Ale dobra, co ja mam teraz zrobić w takim razie ze sobą? Wsadziłem ten kamyk, no ale... Co mi po tym? Dobra, łowiska nie sprawdzamy, bo to się nie jest celem. Wyłączone. Tutaj dałem sobie ten. Okej, dobra, nieważne. Czyli tutaj był jednak potrzebny po prostu kamień księżycowy. A, pewnie trzeba będzie to odpowiednio ustawić. Już widywałem w innej grze, gdzieś taką zagadkę widziałem. Dobra, to rusza trzema. To rusza dwoma. A to pewnie jednym. Ale w sumie to już nie muszę, bo to już jest dobrze ustawione. Dobra, jednak nie jest. O, ale teraz już będzie. Jeszcze raz. Seriously? Co, teraz będzie dobrze? Yeah! Na platformie umieszczono dysk, który przypomina słońce. Przyjrzyj się dyskowi. Dysk posiada duchową energię buru. Teraz spoczywa w ciszy w kamiennej komnacie. Bije od niego ciepło i energia. Weź dysk. Bierzesz dysk w dłonie. Pulsuje ciepłem w twoich rękach. Okej, czyli teraz się wracamy i aktywujemy świątynię, jak rozumiem. Panel reaguje na słoneczny dysk. Pomieszczenie wypełnia energia. Nice. Dobra, ten też? Kurde, ten nie zdążyłem. Wiatr niesie woń śmierci. Dobra, walkę wam pewnie skipnąłem. Żeby nie zżerała za dużo czasu. Zobaczmy teraz to. Wymaga słonecznego światła do działania. Okej, czyli tutaj trzeba przekierować energię. Ale nie przez to. Połamane kości uczą więcej. Nie najgorzej. Żadna radość z wygranej. Dobra, kolejna walka skipnięta. Co teraz? Z tym też nic, no kurde. I tu muszę z... To muszę chyba przekierować. Dwie walki skipnięte w takim razie. Tak orzekłem, dojadając jabłko. A ratatatatatatata, czekaj. Yeah! I co takiego poznaliśmy? Żywotność, moloch i naostrzona broń 2. Zwiększa wytrzymałość oraz moc ataku. Zwiększa obronę fizyczną oraz moc ataku.
zwiększa wartość trafienia krytycznego o 140 punktów. To by się do Yasuo przydało. A dobra, i to muszę obrócić pewnie w tą stronę. Dobra, w sumie dobra. Już nie mogę obrócić od razu. Aha, dobra, nieważne. Dopóki nie ma światła, to się nie obróci. Trochę lipa. Dobra, to najpierw... Tutaj coś to da? Czy to mogę już tak po prostu otworzyć? Nie, z tym nie mogę dalej nic zrobić, czyli pewnie jak teraz to obrócę... Teraz mogę otworzyć? No nie, no god damn it! A, dobra, okej. Okay. Czyli to triggerujemy i to się teraz otwiera. Spoko. Dobra, nie wiem, czy to będzie działać tak już na stałe, czy tak długo, jak to będzie podpięte, więc na wszelki wypadek najpierw zbiorę zawartość skrzynki, a potem obrócę kamień. Dzika flara. To będzie kolejny posążek dla Illaoi. Nie, to jest talizman. Talizman dla tych, którzy pragną opanować potęgę dzikości. Szybkość i moc ataku wzrasta. Okej, okay. Możemy dać Illaoi, czemu nie? Jako jedyna nie ma talizmanu, a to nawet fajne statystyki jej boostuje. Zobaczmy, zamyka się? Nie. Okej, czyli... Mogą to robić dobrze po prostu olać. Czyli tak, teraz... Tutaj... To już mi nie jest do niczego potrzebne, co nie? Bo tutaj jak się cofnę, to nie ma niczego. Nie, to było tylko to do wzięcia, ale tutaj już... To znalazłem, więc teraz tylko to obracamy. Tam se słońce przez tą dziurę, którą bardzo ładnie Braum swoją tarczą stworzył. Przelatuje. Czy tam bardziej energia słońca. Więc nie wiem, czy to rozumieć jako energię słoneczną, czy faktyczne... czy jako po prostu światło słoneczne. Nevermind. Mieszamy kamień. Wciśnij skompletowany dysk. Okej, okay, tu otwieramy sobie drogę. Pozbądź się skażenia ze świątyni Buru. Okej, okay, jeszcze tutaj to mogę odtegować. To leci na drugą stronę. O! Jezus, jestem normalnie trochę cierpliwości. Walka? Znowu ten żółwik. Skoro musimy. Maski! Już przygotujmy od razu. Nie leczenie. Jesteście gotowi! Dziadnie. Tam jeszcze, jeszcze. Niech też dziadnie. Ten sobie krzyknął. Aleja. Szalejąca wichura. Ale i mocy. Dzięki. Tarcza, też w tej mocy. Możesz to skurczyć.
zrobić, to można jednak gromadzić sobie... Zawsze polepszasz mi humor, brał. Nie było za bardzo krytyków, a trochę na nie liczyłem. Dobra, teraz ten zaatakuje. Dobra, to jest naprawdę bardzo ryzykowne z mojej strony. Czekałam na to! Dobra, jak tam wygląda Braum? No niestety nie będę w stanie użyć prowokacji. Więc dajmy Yasuo na wszelki wypadek poteczkę. Wzmocnioną mniejszą. Tak na wszelki wypadek. No i było to totalnie bezpotrzebne. Było to kompletnie niepotrzebne, bo pokusał sobie. Czekajcie, ja mogę zobaczyć, kogo on będzie atakował? Nie, chyba nie. No, przynajmniej nie teraz. Co? Wielkie dzięki. Na Gekhei Burosy, czy lecznicza mgła? Lecznicza mgła. Zmniejszenie obrażeń. To go nie... Niech to go zabije. Jesteśmy godni. Kurde... Żeby było zadać na tarcza po prostu. Bardzo trudno. Przypinka protektora. Okej, okay. Co to może być? Kolejny talizman, dobra. Co to daje? Ma przypinka w kształcie tarczy, roztacza ochronę nad posiadającą ją postacią. Zwiększa zdrowie, wytrzymałość. No wszystko idzie na plus, więc dobra. Już myślę, z tej księgi Savanta już nie będzie musiał bram korzystać. Ale w razie czego możemy ją komuś zostawić. Dobra, tutaj to wygląda jakby... Coś się tu miało pojawić, tak mi się wydaje. No, chyba że to było po prostu tylko i wyłącznie przejście do skarbów, co jest na też w sumie w stanie uwierzyć. Zobaczmy, jak to obrócę w tym kierunku, to jest bez sensu. W tym bardziej. Dobra, czyli to było chyba tylko przejście do skarbu. Czyli teraz idziemy tylko do podniebnego ołtarza, aby pozbyć się zagrożenia, czy tam skażenia. Dobra, nie będę myślę teraz kończył odcinka, po prostu wytnę z niego takie durne łażenie bez celu. Na razie odpocznijmy i usłyszmy opowieść. Tak. Z różnicą do tego, że normalnie tym kończę materiał. Teraz zrobimy to w trakcie. Kolejna... Nie, tylko medytuję. Jako zwiastunka prawdy jestem związana z Nagakaburosu. Jej wola jest moją wolą. Idę tam, gdzie zaprowadzi mnie przeznaczenie. Ale moja powinność jest... przytłaczająca. Czasem muszę zwyczajnie odpocząć. Pozwól więc, że opowiem historię. Czy Braum wspominał już o bitwie z ziejącym ogniem smokiem głęboko pod zimową iglicą? Jego płomienie przedarły się przez zmarzlinę, tworząc w lodzie nowe rzeki. Na każdą okazję masz gotową historię? Ha, cóż mogę powiedzieć? Braum przeżył wiele przygód. Kontynuuj. Słucham. To było w czasie trwającej rok zamieci. Braum dopiero co powstrzymał lawinę, która nieomal zasypała rybacką wioskę. Ej, ja chciałem usłyszeć tę opowieść! No ale się czuję opluty! Braum, wracaj do tego ogniska i opowiadaj historię!
nie! Ale się czuję opluty, naprawdę! Dobra, lecimy. Oho, i mamy... Mówcy nagi 6 z 6. Okej, okay, czyli mamy już pełne. Tutaj nic do zbierania. Kurde, to jakieś takie duszki? Who knows? Zobaczmy dziennik, jak to wygląda. Za 100 punktów. A ile mam ich aktualnie? Dobre pytanie. Chociaż w sumie pytanie, czy to są punkty naliczane... W sensie 50, cyk, 0? Czy to jest 50, 100? Że jest przedział po prostu. Jak to się od zera nalicza, no to... Kurde, sporo musi być faktycznie z sekretów. Ale dobra, zobaczmy w takim razie. Mówcy nagi. Zwitek wymiętych kartek zapisanych w ponoksjańsku. Wesusie. Mówcy nagi spotkają się podczas drugiej kwadry, nikomu nic nie mów. Jal, mam wątpliwości. Dlaczego to ukrywać przed resztą? Ukryte pragnienia nie są wolą Naga Keiburosy. Weusie, do Naga Keiburosy prowadzi wiele ścieżek. Dlaczego nie podjąć tej najszybszej? Hikialun tam będzie, do tego jest kapłanką. Przyjdź i posłuchaj. Jal, pytasz mnie o przyspieszenie swych nauk. Cóż za interesujące pytanie, mogę jedynie przypuszczać, że twoje noksjańskie pochodzenie sprawia, że cenisz sobie szybkość, a nie jakość nauk. Uczeń Buru wie, że Naga Keiburosa nie dba o to, jak szybko jesteś w stanie podążać jej ścieżką. Ważne jest to, aby wzrost był stały i miarowy. Musisz wykazać się skupieniem i determinacją. Każdy dzień to nowa walka. Dziś musisz wspiąć się na wysokie drzewo na zboczu klifu. Później wskoczyć do morza i dopłynąć aż do zatoki. Jeśli to ci się nie uda, wrócisz na brzeg. Tak samo może stać się kolejnego dnia. Ćwicz więc przez 5 księżyców, aż w końcu wystarczająco się wzmocnisz. Jednak nie możesz przestać pływać. Uważaj na węże nagi. Spróbują cię oszukać i zaprzepaścić nauki Naga Keiburosy. Czczą słońce, jednak w ich działaniach widać jedynie jego mętne odbicie. Pomyślnych prądów, uczniu. Kapłanka Kamalbantani. Waesusie Markusie, Jal zadał mi dokładnie to samo pytanie. Rozumiem twoje obawy, jako że nawrócenie przez ciebie Noksjanie są bezustannie kuszeni słowami fałszywego proroka. Naga nic nie wie o naszej... Naga nic nie wie o naszej bogini. Być może wygląda jak wąż, ale jej metody są zepsute do samego szpiku. Siła jej jest krucha, a do tego skrywa swoje zamiary, zamiast podzielić się nimi ze światem. Jak można zaufać takiej istocie? Podjęłam temat z Hikialun. Zapewniła mnie, że nie trzeba się obawiać. Trochę niepokoi mnie ta odpowiedź. Nalegała, że nie powinniśmy mącić spokoju Ileoi. Poślę do Buru wieści na temat tego fałszywego proroka i zwrócę się do Ileoi, jeżeli uda mi się ją odszukać. Do tego czasu Hikialun nakazała mi przerwać nauczanie ciebie i skupić się na samodoskonaleniu. Pomyślnych prądów, mój uczniu. Wiadomość wyryta pajęczym pismem na kościanej rękojeści złamanego noża. Waesus, nie wiesz, co masz czynić? Naga Keiburosa dała ci życie, więc żyj! Wesusie Markusie, miałam nadzieję odszukać cię przed mym odejściem, lecz niestety, gdy czytasz ten list, ja jestem już w drodze do świątyni. Obawiam się, że Hikialun została spaczona. Wpływ Nagi jest tu większy niż przypuszczałam. Uciekaj ze świątyni, póki możesz. Uczenie cię było zaszczytem. Noxus może być z ciebie dumny. Niesłusznie wątpiłam w decyzję Ileoi o zezwoleniu na nauki obcych. Sądziłam, że tacy jak ty nie są w stanie dostrzec prawdy o naukach Naga Keiburosy. Teraz widzę jej mądrość. Głosiła prawdę, a tobie udało się ją przede mną otworzyć. Uważaj na Nagę. No to już chyba wiem, kto będzie bossem. Jal, wiem, że miałem zginąć. Widziałem fiolkę w twojej torbie. Pachniała kwasem. Otrucie mnie byłoby tchórzostwem, ale wybaczam ci tę słabość. Na zewnątrz wyje wiatr. Widzę na brzegu mgłę. Razem będziemy walczyć przeciw Haruing, a o poranku, gdy Ileoi odniesie zwycięstwo, przeprosimy się i znów staniemy się sobie bliscy. Powrót do przyjaźni to nie stagnacja. Będziemy druhami, ale nie zapomnimy o tym, co się stało. Zmienimy się. Powiesz też Ileoi o swoim planie oraz o Nadze.
Wszystko stanie się jasne. Twe słabości zostaną poddane próbie, a ty przepłosisz... Przepłosisz, tak. Nie przeprosisz. Przepłosisz! A ty przeprosisz kapłankę Kamal Baltani. Nie mogłem przyjąć twego noża i nie chcę sobie wyobrażać, co chciałeś jej uczynić, ale ona by cię pokonała. Wiem to. Bogini nieraz już pokazała swą potęgę. Okej. Okay. No, let's go w takim razie. Oho. Kucenka się szykuje. Albo chociaż rozmowa. Jak śmiecie wchodzić do mej świątyni? Ta świątynia należy wyłącznie do Matki Węży. Odejdź, lub wypędzimy cię siłą. Ha! Twoja bogini porzuciła to miejsce. Trzeba było pójść w jej ślady, a za twoją bezczelność czekają cię potworne męki. Szczerze wątpię, że porzuciła. Xatal, fałszywa bogini. Potężni bossowie mają często bardziej skomplikowaną mechanikę. Dobra, sprawdźmy. Fanatyka znamy. Ona tutaj. Przyjęcie ofiary. Poświęca swoje sługi i czerpie moc za każdy ładunek umacniającej wiary znajdujący się na sługach. Żeliwy cios zadaje duże obrażenia. Ale nakłada się dwa ładunki umacniające wiary, że jeśli spożyje to fałszywą bogini, otrzyma wielką moc. Okej. Okay. Niewrażliwa na ogłuszenia. Odrodzona bogini. Niewrażliwość na osłabienia, większość obrażeń. Można ją zranić jedynie spaczoną wiarą jej fanatyków. Okej. Okay. A spaczo... Czekaj, umacniająca wiara? A, tu jeszcze jest dalsza część umiejętności bojowych. A, i przywołuje wiernego. Spaczoną wiarą. Okej, okay. A jak spaczyć wiarę? A, jest. Po zabiciu przez bohatera wszystkie ładunki osłabienia zostają zmienione w spaczoną wiarę i ranią boginię. Okej, okay, dobra, czyli mamy w dupie tę babę, walimy tylko po tym. Muszę poczekać, aż tam je te ładunki faktycznie nałożą. Ty się dobrze czujesz? Okej, umacniająca wiara. Zobaczyć, co ona będzie robiła, czy nie? Nie. Dobra, no to w takim razie prowokuj, Braum, prowokuj. Yasuo musi przeżyć. Bo on literalnie robi tutaj główne obrażenia. Dobra, to było przewołanie typa, więc to takie na wyrost. Z tą prowokacją, ale Yasuo przeżył, to najważniejsze. Ale ja... Dobra. Lecz Yasuo. Tu Yasuo, dziabaj typa. Tego potrzebowałem. Dobrze, że zostałem. Aha, zabiła ich, spoko. Jasny szlak. No i co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Mogę tak sobie defensywę odpalać, nic więcej.
jak walnę, no to się... A nie, dobra, coś tam uderzy, ale... Za naprawdę małe ilości. Zobaczmy, jak to mi uderzy. Za 7. No to nie tak źle. Wow, potęga. Dobra, przywołuję typów. Braum, Val. Tylko właśnie walnąć wszystkich, czy... A wal po wszystkich, czy się będę. Loi dostała. Nie, nie to. Aleja. Tu. Aleja mocy. To czy to... Może lepiej to. Jesteś niczyny. Nie chciał faktycznie aż boję wykorzystać super umiejętność na... Okej, to potężnie walnęło. Walnij jeszcze raz w takim razie. Czy to ją zabije? Ja wątpię. Nie, Boże. Znacznie mało to zadaje obrażeń. Czyli super umiejętność powinna zadać jej normalne obrażenie. Moje rozgrzeszenie. Jeszcze była je w stanie dać. Ale ja muszę tych typów rozwalać, bo inaczej ona się będzie wiecznie buffować z nich. To jest ostatnia na samochód. Tarcza. Mocy. Śmotni. Okej, w momencie, w którym oni używają umacniającej wiary, to ona zaraz później będzie się chyba buffowała, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Żarliwy cios. Żarliwy cios to było które? Zadaje duże obrażenia. Trzeba natychmiastowe. No, nie wiem, czy uda mi się. Wciąż mogę wiele pomóc. What? To był za cios! Czy to jest jakiś mnożnik? Tam było na 87, a tutaj za 800 prawie. Teraz czuję się lepiej. Dobra, czekaj. Aleja. Chwała. Przewróć sobie. Dobra, YOLO! Czasu ją zabiję. Bo wydaje mi się, że powinien. No chyba se ktoś jaja robi!
Mocny gwint, nie wierzę. Żywej? Ja. Niestety, ale tak. Dobra, zobaczmy w takim razie... Albo nie, właśnie, bo ona za chwilę powinna przyzwać typu, więc my się już przygotujmy. Okej, teraz mnie walnęła. Loi się leczy, dobrze. Jeszcze nie mocy ataku. No, to nie będzie chyba... Właśnie. Jeszcze taki średnio skuteczny. Okej, już typów przyzwała, to bardzo dobrze. Joj, dostała, ale to nic. Dobra. Ja nie to chciałem. No i patrzcie, tutaj lepo co jej zrobiło. Teraz? Prawie one shot. Teraz poznasz prawdę. Łódź! Oczyść szarą zatokę z czarnej mgły. Okej. Okay. I pięknie. Uj, co my tu mamy? Ryngraf protektora. To chyba będzie dla Illaoi. Wyszczerbiona mosiężna korona. Piękna korona noszona niegdyś przez Xatal, fałszywą boginię. Można ją sprzedać pewnym podejrzanym typom za 6 czarnych koron. Okej. Okay. Big levele. Czyli od razu full HP. Odłamek runy i nowa umiejętność. Zadaje obrażenia i przeszywa cel. O, jest próba ducha! Cel tworzy mackę co turę i prowokuje wszystkie macki. Leczy atakujących cel bohaterów, przewracając z nim zdrowie za każde trafienie. Okej. Okay. Yasuo medytacja. Usuwa się maksymalnie 2 osłabienia, otrzymuje budynek płynności za każde usunięcie osłabienia. Nie ma czasu regeneracji. Zajebista rzecz. Już się nie mogę doczekać, jakie będą upgrade'y. Kapłanko, przynosisz chwałę swym ludziom. Twoja obecność mnie onieśmiela, Bramatko. Powiedz, co tutaj zaszło? Xatal, fałszywa kapłanka, skaziła te światło. Xatal. Jej upadek oczyścił nasze umysły. Jednak to nie ona zakłóciła nasz sen. Zakłócił go mężczyzna. Zgiepek! By go umierzyć. Znał zwyczaje buru. Zabrał serce tej świątyni. Gangplank, po co miałby okradać świątynię? Gdy wdarto się do świątyni, nasze duchy się zebrały. Fałszywa kapłanka wykorzystała okazję i chaos, by przyciągnąć wielu na swą stronę. Spoczywaj, Bramatko. Dobrze. Dzięki tobie powrócimy do serca Matki Węży. Lecz posłuchaj mego ostrzeżenia. Zbliża się wielkie Harrowing. Zawierz sprawy Matce Węży. Tylko ona pokona mgłę. Kimże jestem? Gangplank. Był moim przyjacielem. Królem łupieżców Bilgewater. Sarah Fortune walczyła z nim o władzę nad miastem. Sądziła, że nie żyje. Nie sądziłam, że go tu spotkam.
A jeśli sprowadził czarną mgłę z powrotem do Szarej Zatoki, sprzymierzył się z Wyspami Cienia, mogą nas czekać mroczne dni. Wydaje mi się, że Wyspy Cienia to nasz wspólny cel. Co robimy dalej? Idź przodem. Ja muszę się tu pomodlić. Bogini, jak to możliwe? Dlaczego Gangplank to zrobił? Zwiastunko prawdy. Twój niepokój odciąga mnie od domu Matki Węży. Dlaczego walczysz? Obawiam się, że sprowadziłam wielki mrok na Beachwater. Gangplank. Dlaczego on cię aż tak przeraża? Niegdyś go kochałam. Żył pośród mego ludu, poznał nasz sposób życia. To było wiele lat temu. Lecz kiedy widziałam, jak jego okręt płonie, jednak poczułam ból. Znaleźli go Buru. Był ledwie żywy. Przyprowadzili go do mnie. Błagał Buru o pomoc w odbiciu Beachwater. Ale moja bogini uważa, że śmiertelnicy muszą walczyć o spełnienie swych pragnień. Był tylko smutną namiastką człowieka, którego kiedyś znałam. Zrozpaczony. Słaby. Poddałam go próbie, sądząc, że nie podoła. Jednak wola Matki Węży nie zawsze jest jasna. Bogini uznała go za godnego. Musiała dostrzec w nim coś, czego ja nie zdołałam. Dałam mu to, czego chciał i odprawiłam, żeby gnał za swym przeznaczeniem. Cóż to za wiksy fabularne się dzieją? Jesteś zwiastunką prawdy. Prowadzi cię Matka Węży. Nie zbaczaj ze swej drogi, a wszystko będzie dobrze. Sara musi wiedzieć, że Gangplank żyje. Lecz jeśli w Beachwater ma panować pokój, ona nie może znać całej prawdy. Jeszcze nie. Obym dokonywała właściwego wyboru. Ja bym jej tam powiedział od razu. Bo jeszcze trochę, a skończy się na tym, że... ona się dowie, ale w taki sposób, że GPK spotka osobiście. A wtedy... Oj, to dopiero będzie rozmowa, tylko nie wiem, na kogo będzie bardziej wkurwiona. A, czy to był skrót, dobra. Okej, okay, czyli teraz musimy wrócić do Miss Fortune. Czyli co, idziemy tutaj, tutaj, blokada stoczni, mapę regionu bym chciał zobaczyć od razu, nie podziękuję. Blokada stoczni. Mamy handlarza, któremu od razu sprzedam rzeczy, potem idziemy tutaj. Do zatoki przy stoczni. Idziemy tutaj. I do ulic. Tak. No, po prostu cały czas tutaj, nie? Chyba, że jak stąd wyjdziemy, to od razu ten. To od razu mnie przeniesie do MF-ki, no ale trochę nie chce mi się w to wierzyć. Czekaj, nie, omijamy. I to jest... To było do przewidzenia, że on się tu odrodzi, ale jednocześnie nie chciałem z nim teraz walczyć, więc dobra. Prawdopodobnie nie będzie nowej rozmowy, ale na wszelki wypadek... Odpocznę, jeśli rozmowa będzie... To ja wam pokażę. Jeśli nie, to ode mnie ten materiał to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym widzimy się
albo UMF-ki, albo gdzieś w drodze, bo też nie wiem właśnie, czy... Znaczy nie, dobra, nie, co ja gadam, na pewno będziemy się tam iść z buta. Więc dobra, po prostu widzimy się tutaj i lecimy do UMF-ki. Ale mi to tyle, do usłyszenia. Cześć!